Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na ćwikłę, czyli buraczki z chrzanem. Taką klasyczną, tradycyjną. Buraczki są bardzo zdrowe, chrzan również w połączeniu stanowią naprawdę bardzo zgrany i smaczny duet. Podaję proporcje na 500 g buraków, ale oczywiście jest to przepis, w którym ilości można proporcjonalnie zmieniać, zmieniając tym samym finalną ilość ćwikły. Gotuję zatem te dwa buraki, 500 g w wodzie z dodatkiem octu. Ja dodałam solidnych lust octu balsamicznego, mniej więcej jedną łyżkę, i octu winnego, mniej więcej jedną łyżkę, oraz odrobinę soli, jedną łyżeczkę. Całość zamieszałam i gotuję pod przykryciem do czasu, kiedy buraki będą miękkie. Sprawdzam to, wbijając w nie ostry nóż. Kiedy wejdzie gładko jak w masło, buraki są gotowe. Gotowałam je 40 minut, po czym zostawiłam do całkowitego ostygnięcia i teraz je obieram. Trzeba je zetrzeć na tarce o drobnych oczkach lub bardzo drobno posiekać, na przykład blenderem czy malakserem. Zaraz się nimi zajmę, tylko najpierw chrzan. Mam tutaj dość duży korzeń chrzanu, nie wykorzystam go całego, myślę, że 3/4, mniej więcej tyle. Do ćwikły najchętniej biorę świeży chrzan tarty własnoręcznie, czyli właśnie korzeń. Obieram i ścieram na tarce o drobnych oczkach. I zrobię dzisiaj dla Was eksperyment. Zazwyczaj trę chrzan na tarce, posiekam go w malakserze, w blenderze i zobaczymy, jak wyjdzie. Przy odpowiednio długim siekaniu myślę, że efekt jest zadowalający. Naprawdę cudowny zapach. Jeśli do tej pory nie próbowaliście ćwikły ze świeżo tartym chrzanem, koniecznie spróbujcie. Jest to zupełnie coś innego niż taki chrzan ze słoiczka. Zapach, aromat, a jaki ostry, w smaku także będzie o wiele lepszy. Chrzan odstawiam teraz na bok i zajmuję się rozdrobnieniem buraczków. Buraki także można zetrzeć na tarce o drobnych oczkach lub skorzystać z pomocy blendera. U mnie blender, skoro już go mam w użyciu. Moje buraczki są dość mocno rozdrobnione i zazwyczaj, nawet jeśli nie korzystam z blendera, to też tak robię, treję po prostu na tarce o drobnych oczkach. Teraz ostry, przyjemnie pachnący chrzan. U mnie wygląda to tak, teraz ją doprawiam. Solidna szczypta soli oraz cukier. Jedna lub dwie łyżeczki lub więcej, jeśli lubicie, to już trzeba pod swój smak. Ja dodaję 1,5 łyżeczki. Super. Teraz świeżo wyciśnięty sok z jednej cytryny. Cytrynę mocno kulam po blacie, w ten sposób wycisnę z niej więcej soku i dodaję ten sok do ćwikły. Oczywiście bez pestek. Sprawdzimy smak. Rewelacja. Dla mnie nie trzeba nic więcej i to jest taka ćwikła bazowa, ostra i przepyszna. Teraz gdybyście chcieli, żeby ona była bardziej ostra, to można dodać tutaj jeszcze troszkę tartego chrzanu pod smak lub pół łyżki, pół łyżeczki octu winnego. Również trzeba sprawdzić, tak żeby smak nam odpowiadał. Gdyby natomiast ćwikła miała być bardziej łagodna, to można tutaj dodać starte jabłko z tych gatunków o winnym posmaku. Przekładam ją teraz do słoików, zamykam i wstawiam do lodówki. Najlepsza jest bowiem po kilku dniach, kiedy wszystkie smaki, aromaty dobrze się ze sobą przegryzą. A po kilku dniach wystarczy tylko otworzyć słoik i można serwować jako dodatek do ulubionych dań. Dla mnie obowiązkowo do szynki i do mięs, ale oczywiście sprawdzi się wszędzie tam, gdzie lubicie podawać ćwikłę. Mam nadzieję, że Wam także przypadnie do gustu. Życzę smacznego i zachęcam, zaproście tę ćwikłę na Wasze wielkanocne stoły, a także w każdy inny dzień roku. Smacznego!